Dzień dobry, Jacek Gawka, witam Państwa w kolejnych wiadomościach z Wejherowskiego Starostwa. Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, iż można składać wnioski o granty na działalność w przyszłym roku. Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2014 roku. Wzór oferty na wykonanie zadania publicznego znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zaś szczegóły ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej powiatu. Kolejne spotkanie poświęcone tematyce wydobycia gazu łupkowego na terenie powiatu wejherowskiego w ramach cyklu spotkań pod nazwą Razem o łupkach odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie dnia 15 stycznia 2014 roku o godzinie 16:30. Tym razem będzie to spotkanie z geologiem panem Pawłem Poprawą. Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że dnia 12 grudnia bieżącego roku został ogłoszony nabór do projektu 45+, równi w biznesie 2. Projekt polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz wsparcia finansowego do 49 tysięcy złotych dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą. Projekt 45+, równi w biznesie 2, realizowany jest w ramach działania 6.2, to jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Działanie to ma na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zapraszamy Państwa do udziału. Szczegóły na stronie internetowej powiatu. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza Państwa do zwiedzenia wszystkich swoich wystaw stałych i czasowych. Zwiedzenie wystaw oraz samego muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia roboczego w godzinach od 9 do 15, zaś w weekendy od 11 do 17. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Ja na dzisiaj dziękuję, życząc wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia.